Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Tak jak widziałeś, krótki filmik, jak przygotowałem sobie panel. Całkiem nieźle go tam, raczej całkiem nieźle go wyciąłem. Starałem się tak, żeby było idealnie. I jest idealnie, tak jak było widać pod latarką inspekcyjną. Na końcu z tej strony dołożyłem cleaner ręcznie, żeby położyć wosk na cleanerze i na panelu jałowym, żeby zobaczyć, jak się będzie zachowywał. Tutaj w tym miejscu są rysy. Tu jest to takie jabłuszko, wgnęcenie, więc będziemy mieć różnicę w sumie, kurczę, jeżeli chodzi o przyciemnienie, połysk. Mam nadzieję, że ją wyhaczę, zauważę. I teraz tak, co do samego zawodnika. Tu w stronę Enzo. Można? Wosk limitowany od Detail Ink. Można? Można. Proszę, piękna skrzyneczka. I teraz czujesz, że rzeczywiście jest to wersja limitowana. Nie udało się wyhaczyć 15 z 20. Życie. Ważne, że zdążyłem. Kolejna rzecz. Gąbeczka. Wosk pięknie, elegancko umiejscowiony w gąbeczce, która jest całkiem sztywna, więc nie ma szans na jakieś przemieszczanie się wosku. Naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. I tu czuję, że mam wersję limitowaną. Zobaczymy, czy to się przełoży na aplikację, docieranie, połysk, trwałość. Teraz tak, ja skrzyneczkę jeszcze osobiście sobie zabezpieczę. Jest taki produkt, który będzie na kanale, który pięknie uwielbia go drewno właśnie. Także, żeby mi zaciągło, żeby się jeszcze, żeby dostało połysku. I teraz tak, co do samego wosku. Opakowanie fajne. Fajne opakowanko, plomba. Zrywam. Przykleję ją sobie w środeczku. Pyk. Dobrze. Co do samego wosku. Opakowanie bajka. Szklany pojemniczek, zakrętka, która trzyma bardzo dobrze. Nie trzeba dużej siły, żeby wosk był szczelny. Zawartość. Już sobie pozwolę od razu paluchem. Tuściutki. Zapach typowego wosku. Niczym szczególnym się nie wyróżnia. Tak to wygląda. Słuchaj. Typowy dla wosku. Niczym się nie wyróżnia. Co tu jest? Tak. Detailing Wax Limited Edition. 20 sztuk wyszło, więc bomba! Niewiele osób w takim układzie ma ten wosk. Aplikował go będę klasycznie moim ulubionym padem od K2. Nawet bardzo fajnie. Nie wiem, czy sobie nie dorzucę też pada do tego tutaj od razu, żeby zostanie. A zobaczę jeszcze. No dobra, zakładam gumiaki i lecę z aplikacją. Będę chciał ci pokazać też z rąsi, jak to wygląda. Gumiaczki. Pierwsze wrażenie, no fajne, bo skrzyneczka, widać, że to wersja limitowana, a nie w jakimś foliowym opakowaniu z pociętym kartonem. Także wosk od Enzo, zapach miał zabójczy. Uderzenie też. Zobaczymy, co tu będzie. Ale jeżeli chodzi o efekty wizualne takie, kurcze, no to bomba. Naprawdę bardzo fajny pomysł z tą skrzyneczką. Super, super. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Zacny, naprawdę zacny. No dobra. Zobaczymy, jak się go będzie aplikować. Raz i dwa. Kurczę, nie wiem, czy to widać. Odrobinkę go dałem. Pewnie tego nie widzisz. Zobaczymy. Lecę najpierw na... wydajność. O ja. Naprawdę umoczyłem minimalnie. Wydajność widzę, że będzie kosmiczna. Najpierw aplikacja na cleaner.
Bomba. Puściutki, kurczę, niewielka ilość. Chyba niepotrzebnie dorzuciłem drugi raz, słuchaj, bo naprawdę... zobacz zresztą. Rozjaśnię. Klasycznie z rąsi, nie wiem, czy Ci się to będzie podobać, czy nie. Mam nadzieję, że Ci to nie przeszkadza. Zobacz. Bomba, co? Fajnie, naprawdę fajnie. Super. Aplikacja bardzo fajna, bezproblemowa. No dobrze, odstawię. Tę część mamy za sobą. Ale to zabrzmiało, nie? Jakbym robił etapami. Szybciutko, szybciutko. Nie, nie o to chodzi, bo domyślam się, że efekt z rąsi nie jest za fajny. Wiesz co, ja sobie pójdę jeszcze po latarkę czołową, żebym widział dokładnie rozłożenie wosku, bo tutaj mam lampy ustawione na siebie i żebyś ty mnie dobrze widział i panel. A niestety minusem jest to, że ja dokładnie nie widzę, więc zarzucę sobie latarkę czołową. Oczywiście Roksik, który będzie niedługo na kanale. Zobaczysz moją recenzję, test tego skurczybyka. Kurczę, teraz nie wiem z której strony, z tej chyba miałem włoskę. Dobra, muszę dorzucić, bo nie wiem z której strony, tak go mało dałem, że kurczę, nie wiem z której strony go aplikowałem. Zarzuciłem na aplikator. Wygląda mi, że tu. Jedno umoczenie. I to wszystko. I zakręcam wosk. OK. I lecę. Tak. OK. Dobra. Bajka. Aplikacja naprawdę bardzo fajna. Całkiem nieźle. Chociaż Enzo łatwiej mi się aplikowało, ale tutaj też nie ma dramatu. Starałem się dać mało wosku, wiadomo, żeby nie przeginać. OK. Teraz sprawdzę, czy go wszędzie mam. Jeszcze rancik. O, dobrze, że założyłem latarkę czołową. OK. Kolejne umoczenie. Później Ci pokażę, jak to fajnie wygląda. Pyk. I tu, gdzie nie ma cleanerka. Bajka, fajnie, bardzo fajnie, spokojnie. OK, raz przy razie. I tu trzeba raz przy razie, bo jak wyskoczysz trochę dalej na panel, gdzie jest jałowo, będzie opór. Tu musisz tak jakbyś górną część zbierał do dołu. A jak już to zbierzemy, wtedy pojadę. OK, ruchami wzdłużnymi. Tutaj na przykład pozwoliłem sobie na jałowy wyjechać i od razu blokadę. Więc z góry zbieramy do dołu. O, pyk. Idealnie. Bardzo fajnie. Zaraz odmierzymy czas. Ciekawie to wygląda, słuchaj, ta aplikacja wosku. Tak się ciekawie rozłożył. Zaraz Ci pokażę, o co chodzi. Tu, tam mam koliste ruchy, tutaj wzdłużne. Coś Ci pokażę. Poczekaj. Zobacz. Nieźle, co? Tu mam kolistymi ruchami, a tu wzdłużnymi, zobacz. Bajka, nie? Widać, że siedzi i to tak konkretnie. Tutaj też zrobię wzdłużnymi ruchami, żeby go rozłożyć. To będzie prawdopodobnie łatwiej mi go dotrzeć, mam nadzieję, albo nie będzie różnicy. Nie wiem. Nie znam wosku, nie znam tematu, więc pierwsze podejście czekałem, aż na tym panelu skończy się właśnie Enzo. Później wskoczył tutaj, słuchaj, Quick Detailer od hejtowanej firmy, a następnie od Detailing Spraywax. Nie Spraywax, przepraszam. Quick Show Spray. OK. No ciekawie, kurczę, ciekawie, naprawdę ciekawie. Dobrze, OK. Czas start. Teram pam pam. Chwilę to zajmie. Momencik. Więcej stoperek jest. Lecimy. No dobrze. Tutaj czas start. Ja sobie pozwolę sprawdzić już tutaj, jak to wygląda. O kurde. Słuchaj,
jakby już. Tak? Jeszcze chwilę. O kurde, no rzeczywiście. Słuchaj, jakby już. Nie wiem. Mikrofibra mięciutka, zobaczymy. Nauczony doświadczeniem mam też z krótkim włosem. No bajka. Uuu, panie. No i fajnie. W końcu wosk od Detailing, który nie sprawia mi problemu. Z tamtymi zawsze był jakiś problem. Słuchaj, tutaj bajka. Szybko, ładnie odparował. Rewelacja. No nieźle. A teraz wezmę, sprawdzę tu. Też już. Kurde, co jest? Fantastyczna sprawa, szybciutko poszło. Teraz biorę z bardzo krótkim włosem i tu jest jeszcze lepiej. Czyli klasycznie. No, trochę włoski wyrywa, niestety. Ale to są stare mikrofibry. Tu przy krawędzi. Ale nie ma problemu, naprawdę, jakiegoś strasznego, żeby go dotrzeć. W sumie to już. Poprawię tylko fibrą z tym krótkim włosem, z puszystą, kulistymi ruchami. No i tak, i tutaj na przykład wyrywa mi włoski. Za długo odczekałem, jakby. Tu na dole. Dobra. Odwrócę sobie tu. No dobra, okej. Okay. Chciał, nie chciał, wskakuje ulubiona K2. No i bajeczka. I tu już mamy idealnie. No, chyba najwyższa pora wymienić te fibry i sobie je odpuścić. Bajka. Kurde, no nie wiem co powiedzieć. Super. Dotarło się, szybciutko odparował. Szybciutko oparował, odparował. Nie, te fibry muszę wymienić. Już chyba najwyższa pora. Powtórzę jeszcze raz aplikację, żeby mieć pewność, czy oby nie wyciąga włosków. Z tej fibry mi wyciągnęło, niestety. Także nie jest idealnie. Nie jest idealnie. Są woski, które nie wyjmują z nich. No i teraz je usunąć jest problem. Kurde. Mnie to wkurza. A tak się dzieje najczęściej właśnie, jak jest uzupełnione cleanerem. Cleaner niestety ma to do siebie też, że jakby był taki elektrostatyczny skurczynek. No zobacz. No. No niestety. Czyli teraz w ogóle gładka strona. Ale to jest tylko na cleanerze. Czyli tutaj winowajcą bardziej szukałbym winy w cleanerze, a nie w samym wosku. No ale tu, gdzie zostały te włoski, trzymają się jak głupie. Ła! Znacznej siły muszę mieć. Kurde, ile ich zostało. Zaraz ci pokażę. Szkoda. Cleaner pod ten wosk moim zdaniem odpada. Spójrz, co jest grane. Widzisz? To zmatowienie, to wszystko to są włoski. Tutaj tego problemu nie ma, gdzie nie ma cleanera. Dobra, odstawiam aparat. Szkoda, że tu nie ma jeszcze tak dodatkowo takich walorów zapachowych przy niektórych woskach. Tu niestety tego efektu nie mamy. Pachnie jak wosk. Bez szału. Bez szału. Nic specjalnego. Tu akurat, jeżeli chodzi o zapach, mnie nie powaliło. Dobra, słuchaj. Muszę coś zrobić, żeby usunąć te włoski, więc biorę bardzo krótką mikrofibrę, którą docieram pasty i powłoki. O, i teraz jest bomba. Dobra. Już wiem, że cleanera nie... A czy lubi cleaner? Siedzi, posiedzi na pewno trochę na cleanerze, ale no niestety w połączeniu z cleanerem wyciąga włoski. Więc zdecydowanie fajniej mi się aplikowało na panel, na którym nie ma cleanera. Dobra, to odrywam. Ok. Dobrze. Pozwolę sobie, słuchaj, na jeszcze jedną porcję. Będę chciał sprawdzić, czy jak wezmę inne mikrofibry. Tu mam taką. O, właśnie, momencik. Specjalnie sobie przygotowałem cały zestaw mikrofibr. Tu mam ta. K2 Moli, nowa to nie. Weźmiemy nowiuteńką K2 Moli.
moje ulubione mikrofibry do wszystkiego. Do wosków, do kudeków, do silantów. Po prostu bajka. Cena do jakości tu jest mega wysoki poziom, naprawdę. Super, super są te mikrofibry. Naprawdę rewelacja. No dobrze, spróbujemy jeszcze jedno podejście. Pyk, będą dwie porcje. Zobaczymy, czy... Raz, dwa. Fantastycznie się kładzie ten wosk, fajnie. Ale lepiej okrężnymi ruchami. I tak jak mówiłem, zaciągamy z góry na dół. Cyk, cyk i zjeżdżamy. Jak jesteś z tej strony, to kółeczko w tą, tak żeby z góry wosk zaciągać do dołu. W innym przypadku będzie to szło opornie, bo cały pad nie jest w tym. Cały pad nie jest w wosku, więc opór musi stawiać tam, gdzie go nie ma. Więc trzeba to wyczuć. Ok. I teraz tylko wzdłużne. I teraz rzeczywiście sprawdzę sobie, jak szybko skurczy byk doschnie. Odparuje. A z tego, co widzę, to w oczach to się robi. Stop. Stop. Zakończyć. Start. Lecimy. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Dobra, mamy 10 sekund. Niestety, będziemy chwilę czekać, albo stety. Chcę zobaczyć, kiedy odpuści. No kurde, już. 20 sekund. No już, 20 sekund, słuchaj, i u mnie jest temperatura 23 stopnie i 20 sekund. Wosk nadaje się już do zdjęcia, do wypolerowania. O, i teraz tak, bajka. No właśnie, czyli mikrofibra. Winą były mikrofibry, które są już stare niestety. Tutaj nowa K2 Moli w ogóle perfekcyjnie. I pilnujemy czasu. Czyli aplikujemy i od razu docieramy. Rewelacja. Zero, zobacz, dotarcie z zero jakiegokolwiek oporu. Nic, kompletnie. Pięknie. Ok, druga strona, zrobię to samo. I tu postaram się z woskiem tak z 5 minut. Zobaczymy, co będzie, co się stanie, jeżeli pozostawię go. Do odparowania całkowicie z 5 minut. Zobaczymy, czy będzie problem. Czy jest opcja na przykład, że położę sobie ten wosk na całe auto i później będę docierał. Raz, dwa, trzy. No i teraz troszeczkę więcej go dałem, celowo. Zobaczymy. Lecimy w jedną stronę, później w drugą, czyli do dołu. O, tak, żeby z góry zabierać na dół i druga strona. I teraz mamy płynnie, fajnie, przyjemnie. I pyk. No, o kurczę. To zrobimy inaczej. Tak zrobimy, żeby się nie wyłączyło. Ok. Zaraz się położę. I pyk. Dobra. I wzdłużny ruch. Bardzo fajnie się go aplikuje. Naprawdę rewelacja. Widać, jak się układa. I skurczybyk bardzo szybko odparowuje. Naprawdę. Szybciuteńko. Szybciuteńko. Ale mam wrażenie, że on woli kuliste ruchy i zostawić. Tak. Kuliste ruchy. Teraz sobie mogę pozwolić, bo jest na całym panelu rozłożony. Tak. Zdecydowanie. Kuliste ruchy. Bo jak przejedziesz już kulistymi ruchami, on tak szybko odparowuje skurczybyk, że później zostają takie jakby puste place, tak dziwnie jakoś. Zdecydowanie kuliste ruchy i zostawiamy. Już. Tu jeszcze kawałeczek. Ok. Czas, start. Ktoś do mnie napisał na Messengerze. Ciekawe kto. Lecimy. Myślę, że widzimy się za 5-10 minut. Pozwolę mu konkretnie usiąść. Za 5-10 minut. Kurczę, a właśnie. Ale jestem zakręcony, co? Za 5-10-15 minut. Tu sobie ogarnę temat. Posprzątam troszeczkę po tym przygotowaniu panela i spróbuję go ponownie dotrzeć moją ulubioną K2 Moli. No dobrze, słuchaj, minęło
13 minut tak naprawdę. Teraz zobaczymy, co z tego będzie. No idealnie. Nie marzę się, nie ciągnie. Zobaczymy, jak się będzie docierał. I myślę, że patrząc na to, jak schodzi pod paluchem, to będzie idealnie. Wezmę aparat, pokażę Ci z rąsi. Momencik. Rozjaśnię. Spójrz, czas. 3:16. Mikrofibra K2 Moli. I lecę z bałaganem, zobacz. Już. Zero wysiłku. Jakiegokolwiek. Zero jakiegokolwiek wysiłku. Już. To jest wszystko. Bez problemu. Bez wysiłku. Elegancko. Taki delikatny opór jest. Także moim zdaniem śmiało atakujesz całe auto. Chociaż tu się coś marzy. Poczekaj. Tu w tym miejscu. Jakby mi się mazał. Latareczka czołowa. Tu, tak. Zobaczmy, jak zrobimy okrężne ruchy. A, już znikło. Po prostu wystarczyło troszeczkę dotrzeć. Myślałem, że tu jakieś mazy. Ale tak czy tak, moim zdaniem śmiało możesz kłaść klasycznie. Czyli na jeden panel aplikacja. Przepraszam, inaczej. Nie na jeden panel aplikacja. Wybacz, sobie rozjaśnię. Trochę Ci pomarudzę. Więc tak, jeżeli chodzi o wosk, bardzo fajna sprawa. Jeżeli chodzi o aplikację i docieranie, nie ma tutaj żadnego oporu. Tak naprawdę to możesz go aplikować i od razu docierać. Ale moim zdaniem najlepiej tak klasycznie. Dwa panele, aplikacja wosku na dwa panele, wracasz na pierwszy panel, docierasz, atakujesz trzeci panel woskiem, docierasz drugi panel. To jest wszystko. Tak naprawdę to możesz położyć na panel, odczekać, tak jak tutaj zauważyłeś, 20 sekund i już zawodnik odparowuje, więc i nadaje się idealnie. I mam wrażenie, że fajniej mi się go docierało po 20 sekundach niż po tych 5, gdzie też nie stwarzał problemu. Ale tu na przykład gdzie niegdzie widzę delikatny, ale to jest klej z tego, z taśmy. Widzę, że zaciągnąłem go, no niestety. O, tu właśnie, to jest minus tego. Dobra, wrócę sobie mikrofibrę. Czy mam tu jakieś mazy? Nie zauważyłem, żeby coś było. Ale tak czy tak, fajniej mi się go docierało zaraz po 20 sekundach. Po 5, po 10 i tam 13 minutach też nie ma problemu, ale zdecydowanie fajniej zaraz właśnie do minuty, myślę. Minuta, dwie i można wosk docierać. Dobra, odrywam taśmę. Zobaczymy, co jest grane. Jaka będzie różnica. To postaram się dotrzeć ten klej. Jeżeli nie uda mi się, to zostaje. Tu przy od strony, gdzie było z cleanerem, schodzi całkiem nieźle. Ok. Druga strona. Tu, gdzie jest sam wosk, bez problemu, jeszcze łatwiej. Dlaczego? Bo sam wosk. Cleaner niestety... O, tutaj mamy jakiś problemik. Kurczę, żebym rys nie narobił. No, klej niestety tutaj został. Postaram się go delikatnie dotrzeć, żeby nie narobić bałaganu. Chyba się udało. I cóż mogę powiedzieć? Tu na plastiku trochę wyjechałem, na plastik wyjechałem i widzę, że wosk przyciemnia. Ale zrobię sobie kontynuację tutaj, żeby się za bardzo nie wyróżniało. O. Dobra. I od razu dotrę. Bo nierówno położyłem. Ok. No dobra. Tak, na plastiku przyciemnia. I to fantastycznie. Tutaj wiadomo, z cleanerem to już jest przyciemnie, sam cleaner robi mega robotę. Ale na plastiku wosk przyciemnia. Czy przyciemnia lakier? Przyciemnia. Moim zdaniem przyciemnia. Tak patrzę, jakby przyciemnia. Tak. Zaraz wezmę latarkę inspekcyjną. Poczekaj, niech tutaj dopracuję to. Dobra. Kurczę, chyba przyciemnia. Idę. A zresztą Roxem też zgadnę. No, tutaj już delikatne mazy zostały po tym kleju. Tu widać. No nie, w garażu nie wychwycę tego. Połysk
No, jak cię mogę? No, jest fajnie, ale w garażu, tak jak zawsze mówię, w garażu, no, niestety nie widzę tego dokładnie. Ale mam wrażenie, że przyciemnia. Bardziej przyciemnia chyba niż idzie w mega połysk. Tak mi się wydaje zresztą. Wyjadę na zewnątrz i będę wszystko wiedział. No dobrze, to teraz tak. Ja wyjeżdżam na zewnątrz, ale wiesz co, myślę, że wyjadę, mamy 12, kawusia, zjem sobie coś, tak żeby ten wosk usiadł. Dam mu troszeczkę odpocząć. Sprawdzimy, sprawdzę cropping, sprawdzę uderzenie i na końcu postaram się podsumować takie ogólne wrażenia, jeżeli chodzi o tego skurczybyka, który jest w mega fajnym opakowaniu. No dobrze, od czego zacznę? Zacznę od, może od zapachu. Od zapachu wosku, który jest nijaki. Niestety tutaj szału nie ma. Nic, gdzieś tam jakaś taka nuta słodkości. Bez urazy, ale wiecie, wiesz co, gdzieś kurczę, któryś chiński wosk pachniał podobnie. Raczej, no inaczej, to nie jest tak, że ja mówię, że to jest chiński wosk. Nie, ale tam gdzieś ta nuta jest. W ogóle jest kilka wosków, które pachną bardzo podobnie. Więc ten wosk się niczym nie wyróżnia. Kolejna rzecz, opakowanie. Słoiczek bomba. Nakręteczka bomba. Oznaczenie limited edition. Naprawdę tutaj wszystko rewelacja. Kolejna rzecz, opakowanie bomba. Naprawdę czujesz, że masz wosk limitowany. No. Nie da się ukryć. Kolejna rzecz, aplikacja. Bardzo fajna, bardzo poprawna. Produkt wydajny, tak jak zauważyłeś. Mega wydajny nawet. Niewielka ilość, dwa umoczenia i lecisz, bez problemu. Wykończenie, docieranie. Docieranie tutaj, słuchaj, stare mikrofibry wziąłem i chyba troszeczkę za szybko, bo on, jakbym go dotarł po 2 minutach, to by nie było takiego problemu. Tutaj dotarłem szybko i wyciągało włoski. Przy nowej mikrofibrze nie ma problemu. A, i problem występował tylko tu, gdzie jest cleaner, więc cleaner niestety tu też spotęgował to przyciąganie włosków. Bez cleanera poszło elegancko. Kolejna rzecz teraz, docieranie, uderzenie. I tu jest ciekawie. Tu jest ciekawie z tego względu, że ja myślałem, że coś przyciemnie. Na plastikach widzę przyciemnienie. Tu też jest minimalne, ale to tak minimalne, że ciężko jest to wyhaczyć tak naprawdę. W sumie to bardziej bym powiedział, że ma więcej połysku niż przyciemnienia, co jest bardzo fajne. Na całym aucie, słuchaj, leży ich, bo wczoraj aplikowałem sobie na autko, ich Quick Show Spray, który daje bardzo fajny połysk. Zresztą film widziałeś, mega połysk i ten wosk nie odstaje za wiele. Tak naprawdę chyba w ogóle nie odstaje. Naprawdę fajny, fantastyczny połysk. Super, naprawdę podoba mi się. Co ciekawsze, kurczę, tu przyciemnienie na plastiku jest. Na panelu, no niestety nie mogłem tego wychwycić. Szkoda. Kolejna rzecz. Cropping, bajka. No kropelki po prostu cudowne. Jest to pierwszy wosk, który mam od Detailing, bo testowałem tam, ale to były w fazach testu woski, które dupy nie urywały. No wybacz za wyrażenie, dupy nie urywały. Ten super. Jedyne co mi brakuje to takiego fajnego zapachu i to już by było naprawdę luksusowo, ale wszystkiego mieć nie można. Kolejna rzecz, czeka jeszcze jeden wosk. Zobaczymy jak będzie z kolejnym, zobaczymy jak tamten wosk, który nie jest w serii limitowanej, jak się aplikuje. Ten naprawdę fajny i cieszę się, że go mam.
Cieszę się, że go zdobyłem. Z tego względu, że no, wyróżnia się w tłumie. Opakowanie tutaj, kurczę, naprawdę bomba. Nic dodać, nic ująć. Śliskość produktu też super. Kurczę, on tak, wiesz co, ten panel praktycznie wygląda tak samo jak ten z cleanerem. Więc moim zdaniem ten wosk, nie ma sensu pod niego kłaść cleanera. Chyba, że masz dojechany na maksa i chcesz, żeby zamaskować jakieś rysy, holsiki, to tak, cleanerek i wtedy rzeczywiście, bo mam wrażenie, że ten wosk raczej nie maskuje, kurczę, tak mi się wydaje. Jeszcze się nim pobawię i wtedy być może powstanie kolejny film z tym woskiem. Ale wstępnie coś mogę powiedzieć. Bomba. Bardzo fajny wosk. Bardzo fajny wosk. Brakuje mi tylko zapachu. Takiego naprawdę fajnego zapachu, który by jeszcze mnie tam gdzieś, jakby to powiedzieć, łechtał. Może tak, niech będzie łechtał. Może nie, inaczej. Łechtał to nie, bo to się źle kojarzy. Smyrał. O, smyrał jeszcze zapachowo. O, w tę stronę może. I byłoby naprawdę super. Już wtedy byłaby bomba. Tak jak zauważyłeś, docieranie po 20 sekundach i jest po wszystkim. Po temacie. Także rewelacja. Cropping super, zjazd wody rewelacja. Teraz będę badał test trwałości. Zobaczymy, jak długo posiedzi. Myślę, że z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że film się podobał. Krótki zapewne nie jest. No ale cóż, no chciałem zrobić to tak właśnie, żeby to miało ręce i nogi, żeby nie było, że położyłem, ciach, 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 uderzenie. Nie, chciałem pokazać zabawę tym woskiem, który jest naprawdę fajny. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi.